Cześć, witajcie. Chciałem Wam dzisiaj powiedzieć kilka słów i pokazać komiks The River at Night, którego autorem jest Kevin Huizenga. Ja o tym komiksie już kilkakrotnie wspominałem na grupie pod różnymi postami. I zaciekawił on na tyle Dominika, że poprosił mnie, żebym pokazał trochę więcej tego komiksu, czy coś więcej na temat niego powiedział. Być może, Dominiku, myślałeś, że zapomniałem, ale nie zapomniałem, ale ograniczenia obiektywne czasowe spowodowały, że nie mogłem tego zrobić wcześniej, ale dzisiaj ten filmik już powstaje specjalnie dla Ciebie, między innymi, ale może komuś innemu też, może kogoś innego też zainteresuje. Więc ten komiks kupiłem sobie w zeszłym roku, skłoniony licznymi pozytywnymi opiniami w polskim internecie i w polskojęzycznym i w anglojęzycznym również. Jeśli chodzi o polskojęzyczny, to głównie na grupach facebookowych. Akurat nie na naszej, bo ona wtedy jeszcze nie istniała. To jest wydawnictwo Drone and Quarterly, które raczej specjalizuje się w ambitniejszych, bardziej można powiedzieć niszowych komiksach autorskich. Właśnie chciałem coś takiego przeczytać. Sporo osób to chwaliło. Czytałem też, tak jak mówię, opinie w anglojęzycznym internecie. Wydawało się, że to będzie właśnie coś dla mnie, co przypadnie mi do gustu, ponieważ jak wynika z opisu tego komiksu, jest to historia opowiadająca tak naprawdę o tym, jak główny bohater Glen Ganges leży w nocy w łóżku, nie mogąc zasnąć, i prowadzi różnego rodzaju rozważania filozoficzne, szeroko pojęte filozoficzne, można powiedzieć. De facto o tym właśnie jest ten komiks, tak? Bohater po prostu w dość prozaiczny sposób opił się zbyt dużej ilości kawy, co powoduje, że nie może zasnąć. I właśnie nachodzą go różnego rodzaju myśli. Próbuje zasnąć, ale wręcz cały czas jest to bezskuteczne. Stale jakieś przychodzą jakieś wspomnienia do głowy, jakieś plany, jakieś pomysły, przemyślenia. Również książka, którą czytał przed pójściem, położeniem się do łóżka, też wraca do niego. Jego historia z jego pracy. To wszystko tak naprawdę jest takim jednym wielkim ciągiem, strumieniem świadomości. W taki sposób to jest napisane. Więc wydawało mi się, że to będzie coś, co mnie zaciekawi, co mi się spodoba. Znaczy, zaciekawiło mnie już w samym opisie. Natomiast myślałem właśnie, że to będzie takie wow. No niestety, ten komik mnie bardzo mocno rozczarował, jak żaden inny w ubiegłym roku. Chociaż trzeba powiedzieć, że jest to naprawdę świetnie zrobiony komiks. I nie chodzi mi tu o stronę edytorską, chociaż od tej strony niewątpliwie też. To pokażę na końcu trochę jeszcze więcej pod tym kątem. Natomiast to jest komiks, w którym po prostu widać, że twórca jego naprawdę zna się na swojej robocie. Po prostu potrafi, nie tylko potrafi rysować, ale potrafi tworzyć komiks, potrafi tym rysunkiem opowiadać, potrafi korzystać po prostu z medium. Jeśli chodzi o wykorzystanie medium, jakim jest komiks, to Kevin Huizenga niewątpliwie jest wysokiej klasy specjalistą. To jest artystą w swoim fachu i tu nie da się mu tego odmówić. On po prostu zna tę grę i świetnie w nią gra. Pokażę kilka właśnie takich ciekawych przykładów, tak? Chociażby Glenn, czyli główny bohater, zmagający się z jakimś wirem czy natłokiem swoich myśli i sposób, w jaki to jest przedstawione, tak? Właśnie te myśli w formie dymków, tak? Tudzież właśnie nie mogący zasnąć Glen, sam w swojej głowie otoczony myślami podgrzewanymi przez właśnie tą gorącą kawę, której nadmiar przyjął do organizmu i jakby powoduje to, że z jego głowy czy z wnętrza jego głowy bąblują, buzują kolejne myśli, których on próbuje się tutaj pozbyć.
niestety bezskutecznie. I pogrąża się po prostu w coraz bardziej skomplikowane rozmyślania i w coraz bardziej zawikłany sposób przez jego właśnie ten strumień świadomości razem z nim podróżujemy, tak? Niestety, z mojego punktu widzenia jest to podróż zupełnie nieciekawa. No, nic niestety nie znalazłem w tym komiksie, jeśli chodzi o treść, tak? Bo jeśli chodzi o formę, to tak jak powiedziałem, jeszcze pokażę, naprawdę jest to coś bardzo dobrego. O, chociażby takie tego typu triki, tak? No, natomiast jeśli chodzi o treść, to nic po prostu, co w tym komiksie przeczytałem, nie było tu nic takiego, co by mnie zaskoczyło, czy byłby jakaś świeża myśl, tak? Czy coś tu by mnie zaskoczyło, czegoś, nawet jeśli czegoś dowiedziałem, to nie było to nic specjalnie dla mnie istotnego czy odkrywczego. Tu akurat jedna z nielicznych, faktycznie zabawnych scenek, czy fragmentów tego komiksu, rozmowa Glena z kostuchą, tak, z personifikacją śmierci, która go poucza właśnie, żeby draw up a plan, set deadlines, ponieważ nie jest zorganizowany, tak, ma za dużo książek, nie wszystkie przeczyta, pewnie. I tak samo, nie mówiąc o innych swoich hobby, planach, to jest takie, to jest zabawne dla mnie, bo to jakby dotyczy każdego z nas, pewnie każdego komiksiarza, że mamy za dużo tych naszych kochanych komiksów. Kupujemy często, nie myśląc o tym, kiedy je przeczytamy, tak, gromadzimy różnego rodzaju rzeczy. To tutaj właśnie śmierć wylewa mu taką kubę wody na głowę i mówi: hej, hello, pamiętaj, ja tu jestem, tak. Oh, there is no way you can riddle this. Trust me. Trust me. To jest fajne. Akurat. Natomiast mnie tak poza tym, no to są prezentowane jakieś tam teorie naukowe momentami, gdzieś jakieś nawiązania są do tekstów, są cytowane czy wspominane na różnego rodzaju tam dysertacje naukowe, różne tematy. Jak to w strumieniu świadomości. Różne rzeczy się zdarzają. Natomiast mówię, nic tam nie było dla mnie ciekawego. Ale kolejny fajny temat, fajny motyw w tym komiksie, to sposób pokazania właśnie czasu. Bo jeden z elementów, co do których Glenn prowadzi swoje rozmyślania, jest właśnie czas, upływ czasu, postrzeganie czasu. I tutaj bardzo fajnie jest to przedstawione, bardzo fajnie jest to graficznie to pokazane i wykorzystana jest ta forma, tak, żeby przedstawić czas, jego większe, mniejsze elementy, tak, on tutaj się zastanawia nad rozbijaniem tego czasu na coraz mniejsze elementy, tak, tutaj to można zobaczyć, gdy mamy lata, miesiące, dni, godziny, minuty, tak, a tu z kolei mamy cały cykl życia od początku do końca, właśnie w jakichś takich jednostkach, tak, czy to są miesiące, dni, tygodnie, to już tych bez znaczenia. Także jest tutaj sporo świeżych, fajnych pomysłów formalnych, bardzo dobrze zrealizowanych. Natomiast te różne historie z jego życia, z pracy i te wszystkie przemyślenia, no to niestety zupełnie mnie nie przekonują, tak? Przez chwilę myślałem, że może będzie tutaj. O, to jest też jedna z właśnie z takich naprawdę fajnych grafik, fajnych kadrów, gdzie akurat pokazane jest jakby w jaki sposób naukowcy czy geolodzy, którzy 200 kilkadziesiąt lat wcześniej odkryli, tak, w jaki sposób przemiany geologiczne następują. No to jest właśnie jakby ta scena, ten moment, kiedy oni to zauważyli, obserwując brzeg rzeki, i jednocześnie jest pokazany właśnie cały ten cykl przemian, tak, ciągnący się tam niemalże w nieskończoność. Świetny pomysł właśnie. Od strony formalnej naprawdę są genialne pomysły i świetnie zrealizowane. Także no, naprawdę od tej strony super. Tak, niestety od strony treści, którą to niesie ze sobą, no to ja jestem rozczarowany. Kolejny świetny sposób na przedstawienie czegoś, na przedstawienie tego, jak Glenn patrzy na siebie, tak. No, oczywiście to można różnie interpretować. No, moja interpretacja jest taka, że to jest po prostu w jaki sposób Glenn, będąc w różnych etapach swojego życia, patrzy na siebie właśnie na tych etapach, na których już był, bądź będzie dopiero, tak, raczej tych, na których był. Więc ten obraz jest taki, no, zmienny, nieco zamazany i no, fajnie oddaje to też to, gdzieś co w tym komiksie było opisane, przedstawione, tak, bo o tym też ten komiks między innymi jest, o tym, jak się zmienia człowiek w czasie, jego postrzeganie siebie samego i jak
nasze zapamiętywanie różnych wspomnień też działa, tak, ile z nich faktycznie później pamiętamy. To są ciekawe tematy, aczkolwiek no to nic, co tutaj przeczytałem w tym zakresie, niestety nie było dla mnie nowością, ani w żaden sposób nie zaskoczyło. Więc podsumowując, no niestety nie był to dla mnie zbyt dobry komiks. Jeszcze chciałem wam pokazać jeden fajny, czy kilka fajnych grafików. Właśnie, cokolwiek to jest, tak, znaczy to generalnie są postacie z gry, którą żona głównego bohatera tworzy, ale cokolwiek to właściwie ma znaczyć, nie wiem, ale bardzo mi się to podoba, naprawdę. Są to przeurocze kadry, jak te ludziki się tam namnażają w jakiejś walce, tańcu, czy cokolwiek to jest, tak, no to tutaj naprawdę wyobraźnia autora i to, co nam przedstawia, to akurat bardzo mi się podobało, więc świetny komiks od strony formalnej, o nie niosący ze sobą zbytnio ciekawych, albo w ogóle, albo no, jakieś tam coś ciśnie się, ale niezbyt ciekawy, niezbyt odkrywczy, moim zblazowanym zdaniem. I do tego, jak przystało na coś tak dobre formalnie, naprawdę bardzo porządnie, bardzo profesjonalnie wydany, tak, więc mamy tutaj twardą oprawę, ładny pomarańczowy kolorek, do tego taką oto obwolutę, tak, która jest nie tylko, że ładna, ma fajną też taką fakturkę, którą myślę, że może widać, do tego jeszcze jest po prostu fajnie poskładana w taki sposób, że to wszystko ma jakiś sens, to jest nieprzypadkowe, mamy tutaj elementy grafik będące nawiązaniem do tego, co znajduje się w środku. Także są to, jest to naprawdę kawał dobrej edytorskiej roboty. No, nie się tak łatwo tego rozwinąć. O, może teraz się uda. I z drugiej strony. O, tak, tak to wygląda. Jeszcze się udało. I z drugiej strony mamy właśnie to G, czyli Glena Gangesa. W tej rzece pewnie, tak? Rzece czasu, rzece myśli, jego wspomnień. Tak. Nie mogę powiedzieć, że nie polecam, czy nie rekomenduję. Na pewno jest to komiks, z którym warto się zapoznać, bo jest to coś pod wieloma względami niezwykłego. Od strony formalnej komiks niemal doskonały, a przynajmniej bardzo, bardzo dobry, stojący na bardzo wysokim poziomie, świetnie wydany. No niestety brakuje treści, jak dla mnie. Ale mimo wszystko jest to coś, co warto spróbować, coś innego, tak. Mnie to nie przekonało do autora, do komiksu pewnie jeszcze sięgnę, może za parę lat inaczej go odczytam, może znajdę w nim coś ciekawszego. Natomiast raczej po kolejne komiksy pana Kevina w najbliższym czasie nie sięgnę. Okej, to tyle z mojej strony. Dzięki, cześć.